Siemaneczko wszystkim pluseczkom. Dzisiaj jesteśmy w Czarnkowie, wczoraj zjechaliśmy z Bieszczad. Dominika, przywitaj się. A no, ale on się jak to było? Albo pozdro 600. Wczoraj zjechaliśmy z Bieszczad do moich rodziców na 2 dni. Dzisiaj zrobimy sobie małą traskę. Chcieliśmy, znaczy Dominika planowała. Uwaga Piotr, stóweczkę. Przejechaliśmy sobie z Czarnkowa do Śmieszkowa, ze Śmieszkowa do Dębego. I na pewno większość tutaj obecnych rowerzystów z Czarnkowa będzie wiedzieć, gdzie to jest. Zjechaliśmy sobie do Goraja, właściwie jeszcze nie jesteśmy. Pojedziemy sobie szlakami tutaj pieszymi, z tego co mi się wydaje, do Szkoły Leśnej. Ciało leży, ale możemy podrzucić. Ktoś chętny? Potem pojedziemy sobie na punkt widokowy, dziki punkt widokowy. Janówka? Albo w górze? Nawet nie wiem. Może zwierzątka jakieś zobaczymy jeszcze. To by było na tyle. Czemu? To jest Mateusz, prawda? To są barwy pyry? To są młode? Nie, to są obrane. Młode i stare pyry. Podgotowane? O, żółte podgotowane. Może dziki będą dzisiaj? Może dziki będą dzisiaj? To ja jadę pościągać pajęczyny, bo Dominika nie lubi. Stop! O, ale byśmy wpadli. No, pokaż internetowi. O, tak się to robi. Uhuhu. Panie, to nie takie łatwe. W okolicy to jest najpiękniejsze miejsce do jazdy na rowerze górskim. Trochę mamy zjazdu, trochę podjazdu. Dominika przed chwilą powiedziała, że ładniejsze niż Bieszczady. Nie, no tak, na dobrą sprawę w Bieszczadach nie byliśmy w lesie pojeździć. A to co widzieliśmy, jak chodziliśmy na Smereka i na granicy polsko-słowackiej przy przystanku z kolejką wąskotorową leśną, jakąś tam bieszczadzką, nawet nie pamiętam gdzie na B się nazywał przystanek. Balica. No, to było ładnie. I nawet taka ścieżka fajna była do jazdy. No ale nie można. Park Narodowy to... Niedźwiedzie gonią. Mandaty stawiają. A tutaj można jeździć ile wlezie. Tak, faktem jest kilka miejsc, gdzie są poryte przez motocyklistów. Puszczam cię. No. No, wie. W czerwcu byłaś ostatnio w tamtym roku? To nie proszę, tylko przy grobie się zatrzym. No,
jest, nie? A ten też nie wygląda na bardzo nowego. Szczerze, pewnie nie mam pojęcia, czy to jest grób, czy to jest pomnik. Po prostu wydaje mi się, że to jest grób hrabiego, który mieszkał tutaj w pałacu, w którym teraz jest szkoła. Szkoła leśna, to jest szkoła średnia. Grób. Czyli mamy tutaj grób hrabiego Hochberga. Z tego co pamiętam, on tam dość ciekawą historię miał. Tak jak ktoś opowiadał, tylko sobie musicie wygooglować gdzieś. Wilhelm Bolko Emanuel von Hochberg. A tutaj mamy taką ścieżkę. Bardziej chyba dziko wydeptaną. A nie, tutaj nawet jest szlak. To jest szlak pieszy. Dość konkretny zjazd. Ale potem trzeba wejść. Ale potem trzeba wejść albo przyjechać z powrotem, tak jak jechaliśmy przed chwilą. I tu trzeba uważać. Pojedziesz? Mam jechać? Ale? A ty chcesz jechać? No. Pytanie nie brzmi, nie powinno brzmieć szybce. Tylko jak wolno. Tylko czy mogę. No ty... Zadzwoń do ortopedy i skonsultuj się z lekarzem i farmaceutą. Bo szybki przejazd po trasę grozi kalectwem albo śmiercią. Jajku. Hamuj, hamuj. Kurczę, tak tego nie... Leć. Trochę łydy pieką, co? A ty nie masz łydek. No dobrze. Możemy jechać dalej. Teraz wam pokażemy zamek. A ja muszę sobie siadać oko do góry. Kurna, sztyca by się przydała regulowana. Na dobrą sprawę w tych okolicach mogliby zrobić jakieś nawet cingielki, bo tu mamy teren spadzisty z tego względu chyba, że kiedyś na wycieczce z dzieciakami pan od przyrody mówił, że tu była morena czołowa lodowca. Więc tutaj po tych terenach można by było coś puścić. Mamy jeszcze skocznie. Tam też jest taki szlaczek dziki, całkiem przyjemny. Może by coś tutaj popracować. Robić. Dzieciaków dojazd rowerem jest, to by się im akurat przydało. Mamy zamek w kraju, który teraz jest zespołem szkół leśnych. Tak wygląda za to ptaka. Przynajmniej ta główna część, bo tam jeszcze jest stajnia. Jakieś tam inne. Teraz to jest sala gimnastyczna. Chciałabym być leśnikiem. Ja też. Myślę, że to by była moja praca marzeń. Generalnie Dominika ma pomysł. Jeżeli byłaby leśnikiem, to by jeździła po lasach rowerem i mandaty wstawiała tym, co robią mnie tam tak. Niemiłe rzeczy. Czyli na przykład jeżdżą samochodem, tak jak w Bieszczadach. Po szlakach, gdzie nie wolno. Ale byłam kurwa. Albo jak jagody, to mi grabianie. O, albo jak jagody, albo jak śmieca. No, jeżdżą te miasta. I Dominika robi zdjęcia tam. Nie wiem, czy będzie widać coś. Podjedziemy sobie na punkt widokowy na chwileczkę. Pokażemy wam dolinę Notecik. Uważamy na zjeździe.
Tak. Bardzo nie lubimy. Tak, i to jest właśnie ta morena czołowa, o której mówiłem. Tutaj gdzieś była. To jest czoło, a tam morena. Morena. Nic ciekawego? Jeszcze raz tędy będę sunął, raczej niedługa trasa, ale... Dzień dobry. Dzień dobry. No tyle to ich jeszcze nie widziałem. Widzieliście, to teraz jedziecie zaraz na browara. Jesteśmy w domu. Prawie. Dominika teraz się narkotyzuje zapachem wyrobu płyt liśniowych czy tam jakich, bo tutaj jest fabryka. Lubi tutaj sobie przejeżdżać i się żąchać. No. Tak, to jest naturalny zapach Dominiki. Noteć po lewej. I relax? Free, tak, my tylko free pijemy. I oczywiście, jak to zawsze wczankowy, jeden ogródek należący do Moki, cały zarąbany, a obok pusty. Trzeba rozdaje darmowe lizaki czasem. No. Tak. I piwo też mi policzył tańsze. Potem się skapnął. No mamy zniżki na piwo. No, wszędzie. Może Stefkę ze Zdzisiem spotkamy. No. To my kończymy tą eskapadę małą. 23 km. Mało, ale nie ma co się przejmować takimi liczbami, nie? Jest to jest. Następnym razem będzie więcej, obiecujemy. Trzymajcie się i na rowery. Ja mówię na rowery, a Dominika mówi gdzie? Do lasu. No. To do lasu.